Jordan Belfort, znany jako Wilk z Wall Street, stosował techniki sprzedaży, które zasłynęły dzięki jemu agresywnemu podejściu i niecodziennej skuteczności. W tym materiale opowiemy właśnie o tych 7 technikach, z tym że na potrzeby sprzedaży na Allegro. Będziemy starali się je przełożyć na standardy, które mamy właśnie na tym marketplace. Zapraszam do oglądania. Strategia pierwsza, czyli tak zwana linia prosta. Tutaj zależy nam na tym, aby jak najszybciej przeprowadzić klienta od momentu, w którym zapoznaje się z naszą ofertą, do zakupu. No i to, co robił Belfort, no to podczas rozmów telefonicznych już w pierwszych zdaniach starał się przyciągnąć klienta, starał się o jego uwagę. Więc to, co my powinniśmy zrobić na samym początku naszych opisów ofert, też stosować takie właśnie magnetyczne treści. I to pozwoli nam na to, aby ten klient już na samym początku dostrzegł to, na czym mu w danym momencie zależy, na przykład w tym przypadku kupując frytkownicę. Technika druga natomiast dotyczy kreowania pilności. No i tutaj, jeśli jesteście partnerem Allegro, możecie zadbać o to, aby wasza oferta była limitowana, tak jak w tym przypadku, tak? Czyli możesz kupić tylko 5 sztuk. Są oczywiście do kreowania pilności też inne techniki i metody, chociażby Black Week, który rusza już właśnie 4 listopada, czy metody, które po prostu są w stanie zewnętrznym programem ograniczyć waszą liczbę sztuk. Zobaczcie, 391, wchodzimy na inną ofertę tego sprzedawcy, 391, czy tutaj też 391. Oczywiście ta liczba sztuk, jeśli miałaby być ograniczona, to lepiej byłoby ją ograniczać do 10, 15, może 20. Natomiast dzięki temu przykładowi też wiecie, że jest to możliwe, aby tym stanem sobie zarządzać. Technika trzecia natomiast dotyczy budowania autorytetu. Zobaczcie, wszystkie elementy związane z oficjalnym sklepem, z logotypem marki, ze spójnością graficzną chociażby opisu ofert będą wpływały na to, że częściej klienci będą wybierali zakupy właśnie u was. Tak samo kwestie związane z odpowiadaniem na negatywne komentarze. To wszystko jest kwestią właśnie tego wizerunku, który możecie zbudować, wizerunku eksperta w danej kategorii, w danej niszy. Strategia czwarta dotyczy znalezienia bólu klienta i otwartej komunikacji o tym, jakie problemy rozwiązuje nasz produkt, tak? No i w tym przypadku sprzedajemy kapsułki do ekspresu, które zastępują nam spieniacz do mleka. Zobaczcie, jak w prosty sposób można takie coś zakomunikować i graficznie, i tekstowo. No i to jest oczywiście jedno z rozwiązań na to, jak możemy taki problem i jego rozwiązanie zakomunikować, no bo pamiętajcie o tym, że z takimi komunikatami powinniśmy, oprócz tego, że stosujemy je w ofercie, stosować je też poza nią, czyli na przykład tworząc reklamy, typu reklamy graficzne, czy szablonowa, czy banerowa, też możemy zaopiekować się właśnie tym, żeby czy w tekście reklamowym, czy w grafice odpowiednio zakomunikować naszą przewagę i nasze rozwiązanie problemu. Strategia piąta dotyczy budowania narracji czy historii. I tutaj zobaczcie, zakazany długopis, tylko ty widzisz ściągę wyłącznie z bliskiej odległości, jak działa, z jakiej odległości widać, czyli te wszystkie elementy, najważniejsze zwłaszcza, są, jak widzicie, pokazane tutaj kilka razy, budują też te napięcie, tak? Tylko ty widzisz ściągę z odległości 1 metra, osoba stojąca 2 kroki dalej nie widzi i tak dalej, i tak dalej. Czy tak jak tutaj, 5 sztuk, 1 sztuka będzie gratis, to było jakby 1 raz tutaj umieszczone w tym miejscu, i z drugiej strony, jak zejdziemy sobie niżej, też mamy ten sam komunikat, czyli to, co my też często, o czym też mówimy, to jest właśnie to, żeby te najważniejsze elementy z perspektywy klienta, albo te, które chcemy zakomunikować, żeby one bardzo mocno wybrzmiały. Nie dość, że są w nagłówku, to są powtarzane kilka razy, żeby ten klient, jak nie trafi na ten element w tym miejscu, to trafi gdzieś wyżej. Także tutaj też jest taka ciekawostka, możecie sobie przejrzeć podobne oferty, żeby sprawdzić, jak to wygląda praktyce. I technika szósta stawia na prostotę komunikacyjną, czyli zamiast utrudniać klientom informowanie o specyfice produktu, możemy rzeczywiście opowiedzieć o jakimś konkretnym parametrze typu 1500 mAh, to jest pojemność tego akumulatora, który znajduje się w słuchawkach. Natomiast to, czego uczy Belfort, to upraszczania, tak? No i tu mamy tego przykład, godzina ładowania, dzień słuchania, tak? Czyli mamy dużo prostszy komunikat, zrozumiały niemalże dla każdej osoby, która po prostu wejdzie w tą ofertę i musimy w swojej komunikacji też właśnie dbać o to, aby ta prostota była na pierwszym miejscu, bo w większości przypadków sprawdza się to dużo lepiej niż lukrowanie, zwłaszcza w takich kategoriach, które są powszechne, na przykład w tym przypadku to słuchawki. Belfort był też bardzo responsywny. Często odbierał te telefony nawet po godzinach, szybko odpisywał na wiadomości itd., itd. To, o czym my musimy pamiętać jako sprzedawcy na Allegro, to żeby zwłaszcza biorąc pod uwagę właśnie czwarty kwartał, który mamy, zatrudnić jakąś dodatkową osobę, żeby te telefony nie były utracone, tak? No bo pamiętajmy, że jeśli nie będziemy w stanie odebrać bądź odzwonić w ciągu 5 minut, to prawdopodobnie ten klient będzie stracony, no bo statystycznie jeden klient na Allegro przegląda sobie 3 produkty, 3 oferty danego produktu, także musimy o tym pamiętać, mieć to z tyłu głowy, że może być on stracony w momencie, gdy oddzwonimy po godzinie. To też czasami polecam, to chociażby takie na czwarty kwartał taka inicjatywa, żeby ta obsługa klienta została wydłużona, zwłaszcza jeśli widzimy, że w naszej kategorii jest to potrzebne, no to żeby gdzieś tam do 18-20 w ciągu tych najgorętszych tygodni w grudniu, czy tam teraz nawet w listopadzie, ten klient był obsłużony, zwłaszcza jeśli tych telefonów macie, a na ten moment nie do końca je odbieracie. Znasz już podstawowe techniki, jakie zastosowałby Wilk z Wall Street, a jeśli chciałbyś poznać techniki innych sprzedawców, którzy są w naszej zamkniętej społeczności, kliknij w link poniżej, aby do niej dołączyć, a jeśli już to zrobiłeś, obejrzyj kolejny rekomendowany materiał. Dzięki za dzisiaj i do następnego, hej!